Dzień dobry, kochani. Witam Was w naszym nowym vlogu. Piotruś jest z tyłu. Jest Piotruś. Ten vlog będzie taki zwyczajny, może, no nie wiem, inny jak wszystkie, bo po prostu Wam pokażę takie nasze codzienne życie. Jak spędzamy czas, jak się szykujemy do szkoły. Mamy godzinę 6:13. Nieludzka pora, wiem, ale zaraz przyjedzie bus po Piotrusia. Wyślemy Piotrusia do szkoły dalej będzie życie też. Zostańcie z nami. Piotruś sam zakłada buty i Piotruś idzie na busa. Oczywiście ja go odprowadzę. No dobrze, my już czekamy pod domem na busa. Tak? Piotruś się strasznie cieszy, jak tutaj stoi. Powiem Wam szczerze, że odkąd jeździ tym busem, on nigdy nie zapłakał. Naprawdę, to jest niesamowite. To ja bardziej przeżywałam, że będzie jeździł z kim innym niż z nami. A on, patrzcie, jak on czeka. No dobra, czekamy. Opatrzcie, jaki on szczęśliwy. No kochani, jedzie bus. Jedzie bus, to twój bus. Dzień dobry. Dobry. Jaki on szczęśliwy, on tutaj tańczy od rana. No, jedź kochani, miłego dnia. No i tak, Piotruś pojechał. Mamy godzinę chyba 6:35, coś takiego. A ja co? A ja idę spać. Muszę odespać. Pracowite dni ostatnie. No i o 6:30, co można robić innego o 6:30? Odpocząć do tej 8, a później działamy. Mamy godzinę 13. Tak jak przewidywałam, o godzinie 10 sobie wstałam, już się ubrałam, wypiłam sobie kawkę. I słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek, więc jak to wtorek, jedziemy do logopedy. Dziś jadę z mężem po Piotrusia do szkoły, a później wyruszamy do logopedy i wizyta u logopedy będzie drugą wizytą po powrocie z turnusu logopedycznego, więc zabieram ze sobą plan zajęć z turnusu, żeby pani logopedce przedstawić, co dziecko miało robiło, co robię z nim w domu. Program ćwiczeń integracyjny i ingerujących jest. Nie mogę Wam tego pokazać szczegółowo, bo mam zabronione. A tutaj mam informator z turnusu, o wszystkich zajęciach też jest dużo napisane. No i teraz powiem Wam jedną rzecz. Biorę orzeczenie o niepełnosprawności dzisiaj do logopedy, a już Wam mówię dlaczego. A dlatego, że wczoraj dostałam telefon z ośrodka w Warszawie, gdzie jeździmy, że Piotruś się dostał na PEFRON. Będzie miał 20 godzin z PEFRON-u zajęć, więc dla mnie to jest cud, miód i orzeszki. Bo u mnie teraz ciężko z pieniędzmi i bardzo się martwiłam, że nie będę miała pieniędzy, żeby płacić za ten ośrodek. A tak te 20 godzin nas ratuje. Jedziemy po Piotrusia. Piotruś usłyszał, że jedzie do swojej Asi, do swojej logopedki i po prostu biegnie do samochodu, więc no co, jedziemy, wyruszamy w trasę do Asi. I co? Jedziemy do Asi. Tata prowadzi, a Piotruś jedzie, mama usiada z tyłu, bo Piotruś nie zjadł śniadanka do końca szkolnego, więc pomogłam mu zjeść. Chciałam mu pomóc zjeść w samochodzie, karmiąc go, a ten nie chce jeść. Taki Piotrek. Dobrze, Piotrek jedzie z pustym brzuszkiem. Wróci Piotrek do domu i zje obiadek w domu. Piotruś nam tutaj zaczął mówić, dupkę myć i spać, kiedy on wie, że jedzie do Asi. Na pewno nie spać. Do Asi jedziemy. Wiecie, co teraz się dzieje? O, on dupkę myć i spać. Na pewno nie spać. Kochanie, jedziemy do Asi. Będziesz wieczorem spał. Asia na ciebie czeka, jedziesz do Asi, Niuniu. Jakie dupkę myć i spać? Sans,
Słyszycie to? O. On dupkamy ci spać. Nie, kochanie. Jedziemy do Asi. Teraz tankujemy, jedziemy dalej w drogę. Asia czeka. Asia czeka. I jesteśmy już w ośrodku i wkraczamy do pani Kasi, Asi i pana Darka. To jest terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia SI i logopeda. Znajoma wam sytuacja. Piotruś jest na zajęciach, a ja co? Idę w końcu zjeść. I tak od lat taki tryb życia. Nie narzekam, jest wszystko w porządku. Słuchajcie, mamy godzinę 19.20. Dopiero żeśmy niedawno przyjechali do domu. Zobaczcie, tam jest Piotruś. Także zobaczyliście cały nasz dzień z życia dziecka z autyzmem i, no i całej naszej rodziny. No jest hardkorowo, jest szybko, jest walecznie, ale jest pięknie, ja kocham to życie, ja nie narzekam. Chciałabym wam na sam koniec powiedzieć, że wiem o grupach ludzi, którzy mnie oglądają. Ogląda mnie szkoła Piotrusia, terapeuci, ogląda mnie cała masa rodziców dzieci niepełnosprawnych, czy z autyzmem, czy z innymi niepełnosprawnościami. Wiem, że ze mną jesteście, dziękuję wam z całego serca za to, jeszcze raz. Ale też wiem, że oglądają mnie zwykli ludzie, których poruszył los mojego syneczka. Bardzo wam za to dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że dzisiaj dostaliśmy szansę pojechać we wrześniu jeszcze raz na turnus logopedyczny, na ten turnus, na którym byliśmy w marcu. Pani nam nie odmówiły pomocy dziecku i podejmą jeszcze raz próbę wyciągnięcia mowy z niego. Wszystko byłoby cudownie, ja się strasznie ucieszyłam, ale przeszkodą są dla mnie pieniądze, bo uzbieranie kwoty 4200 zł do września jest dla mnie niemożliwe. Wy wiecie, jak ja żyję, że no po prostu nie stać mnie na to. Ja piekę ciasta i robię torty dla osób, które pomagają mojemu synkowi i przysięgam, kto pomoże mi opłacić ten turnus, dostanie ode mnie ciasta i tort. Z radością to zrobię, naprawdę z radością. Dlatego proszę was o udostępnianie tego vloga. Ja wiem, że są osoby tutaj też potrzebujące. My wszyscy jesteśmy potrzebujący, bo nie oszukujmy się, rodzice dzieci niepełnosprawnych są sprowadzani na margines po prostu. My musimy sami walczyć o te dzieci. Ale ja tą walkę podejmuję 10 lat i nie zamierzam przestać. Ja walczę o mojego syna, żeby miał lepszą przyszłość, żeby był samodzielny i ciężko mi o tym mówić. I zrobię wszystko, żeby tak było. Kochani, w linku pod tym vlogiem, znaczy w komentarzu pod tym vlogiem będzie link do zbiórki. Jest mi strasznie głupio, bo ja wiem, że są ludzie w takiej samej sytuacji jak moja na moim kanale. Wiem o tym. Ale siła internetu jest ogromna i jeżeli pomożecie mi udostępniać, to ja się odwdzięczę sercem dla was. Ja już wam wysyłam serduszko. Kocham was wszystkich, mam wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych w sercu i wiem, jak wam jest ciężko, ja się z wami łączę. Będziemy kończyć tego vloga, bo jesteśmy zmęczeni, jesteśmy głodni, chcemy w końcu coś zjeść. Dziękuję wam za obecność dzisiaj, że spędziliście z nami dzień. Było szybko, wyboiliście hardkorowo. My idziemy jeść, a was całuję, pozdrawiam. Mam was w serduszku. Dzień dobry, jesteśmy Ania i Piotruś. Ja jestem Ania, jestem mamą Piotrusia. Syneczek ma autyzm, nie mówi. Ta zbiórka jest uruchomiona z prośbą do państwa, żebyście pomogli mi uzbierać 4200 zł na specjalistyczny turnus logopedyczny, gdzie dziecko już było na takim turnusie w marcu. Panie, które prowadzą ten turnus, są jednym z nielicznych osób, które nie odmówiły nam pomocy dziecku, bo dziecko ma 10 lat i to już, u niego to już jest taka górna granica, kiedy można jeszcze cokolwiek z nim zrobić, żeby on zaczął mówić. Turnus logopedyczny w Świeradowie Zdroju wyceniono nam na 4200 zł. Kochani, ja nie mam takich pieniędzy. Ja i mój mąż nie jesteśmy w stanie tego pokryć, a syneczek nasz nie mówi. Proszę was o pomoc. Jak widzicie, jestem w fartuchu kuchennym.
bo ja piekę ciasta i robię torty dla Państwa, którzy pomagają mojemu synkowi. I osoba, która pomoże mi zapłacić za turnus, osoba, która wpłaci największą sumę pieniążków, dostanie ode mnie ciasta i tort. To tak, tak w podziękowaniu, z radością to dla tej osoby zrobię. Proszę Was, kochani, o pomoc. Chciałabym usłyszeć słowo mama. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiamy Was serdecznie.